Witajcie, siemanko. Dzisiaj mamy 17 września. To może oznaczać tylko jeden. Premiera GTA 5. Zapraszam na mnie. A więc przejdźmy do opakowania. Pudełko oczywiście piękne. Tył. Zbyt. W środku powinny znajdować się dwie płytki. Jeszcze plomba. A oto i środek pudełka. Płytka pierwsza, ten install jest, ona jest do obowiązkowej instalacji na dysku. Z napisem play. Twórcy ostrzegaliby tej płyty nie instalować, ponieważ może to wpłynąć na problemy związane z wczytywaniem tekstur. Jeszcze się nie spotkałem z czymś takim, no ale zobaczymy. A więc dwie płytki, bardzo fajne. Dalej. Instrukcja. Tak, chwilna instrukcja. Dalej. Osoby, które zamówiły preorder, miały okazję nabyć DLC na sterowiec Atomic. Odwrotu oczywiście nie pokażę. I mapa Los Santos. Dosyć sporowa. W przedniej części na Xboxa jest bardzo podobna z dwóch stron, z jednej strony ulica, z drugiej nawet po polsku. Tutaj mamy legendę. A więc to był unboxing Grand Theft Auto 5 na Xbox 360. No cóż, nie pozostaje nic innego jak zasiąść przed naszą konsolkę. Dzięki za oglądanie, miłego grania.